Witam w dzisiejszych szkółkach. Dziś będziemy mówić o tym, że Boże dzieci są inne. Zobaczymy, czy wiecie, o co chodzi. Co to znaczy, że Boże dzieci są inne? To znaczy, że żyją tak, żeby podobać się Panu Bogu. To znaczy, że zmienia swoje postępowanie. Boże dziecko nie jest inne, ono jest wyjątkowe, dlatego że należy do Pana Boga. Przez ostatnie kilka lekcji poznawaliśmy historię apostoła Pawła. Dziś chcę Was zaprosić do wspólnej powtórki. Paweł wiele podróżował. Spójrzcie na mapy. Odbył 3 wielkie podróże. Wszędzie, gdzie docierał, dzielił się swoją dobrą nowiną o zbawieniu w Chrystusie i pomagał ludziom. W tamtych czasach niewielu ludzi decydowało się na takie życie, bo podróżowanie było niebezpieczne i wyczerpujące. Środki transportu ograniczały się przede wszystkim do nóg, a podróże dodatkowo utrudniał brak hoteli czy innych miejsc, gdzie wygodnie można odpocząć i zjeść. Apostoł Paweł oprócz podróżowania pisał też listy do zborów, które stworzył, które zachowały się w Biblii. List świętego Pawła do Rzymian, do Koryntian, drugi do Koryntian, do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan, drugi do Tesaloniczan, do Tymoteusza, drugi do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona. Listy Pawła są bardzo ważną lekturą dla wszystkich wierzących. Zawierają bardzo dużo różnych wskazówek. Zapamiętaliście nazwy miast, w których Paweł stworzył zbory? Zobaczmy. Korynt. Galacja. Efes. Filipia. Tesaloniki. Siem. A czy wiecie, jaki jest najbardziej znany fragment listu apostoła Pawła? Najbardziej znanym fragmentem listów apostoła Pawła jest hymn o miłości. Posłuchajcie, chciałabym Wam go przeczytać, jest zapisany w liście apostoła Pawła do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Wiecie, że ten 13 rozdział listu do Koryntian jest tak znany, że omawia się go na języku polskim w szkole? Apostoł Paweł dużo pisał o miłości, dlatego że miłość do Pana Boga i do innego człowieka sprawia, że Boże dziecko jest inne. Masz rację, Samuelu. Boże dziecko jest inne, jest wyjątkowe. Apostoł Paweł w swoich listach pisał o tym, że jeżeli ktoś poznaje Pana Jezusa, kiedy przyjmuje Go do swojego serca, staje się nowym stworzeniem. To, co stare, przestaje się dla niego liczyć. To, co dotychczas było dla niego ważne, istotne, teraz już zupełnie nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby mieć Pana Jezusa w sercu. Ważne jest to, żeby podobać się Panu Bogu. Ważne jest to, żeby postępować tak, jak mówią o tym wskazówki, na przykład w listach apostoła Pawła, ale także w całej Biblii.
Życzę Wam, kochani, żebyście każdego dnia otwierali swoje serce dla Pana Jezusa, tak jak apostoł Paweł otworzył je pod Damaszkiem, kiedy Pan Jezus mu się ukazał jako światłość. Życzę Wam, żebyście chcieli każdego dnia być wyjątkowi za sprawą tego, że Pan Bóg będzie mieszkał w Waszym sercu. Dziś trzecia część historii brata Andrzeja. Zapraszam. Witamy Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Lubicie podróże? Tak sobie wyobrażam taką sytuację, że słyszycie taki komunikat. Uwaga. Tytok, pociąg osobowy z Amsterdamu do Warszawy Centralnej wjeżdża na tor trzeci przy peronie drogi. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu. Nie wiem, czy to jest Wasze doświadczenie, ale gdybyście byli na miejscu Andrzeja, to najprawdopodobniej taki komunikat byście usłyszeli. Jak to się stało, że Andrzej przyjechał pociągiem do Warszawy i potem co to wszystko ma wspólnego z Czechosłowacją, no to zaraz się dowiecie. Chodźcie, zapraszamy. Wróćmy teraz do szkoły misyjnej, w której Andrzej przez 2 lata się uczył, bo właśnie ukończył tą szkołę misyjną i nadszedł czas pakowania się i powrotu do domu. Andrzej musiał zajść po swoją walizkę, która była schowana w piwnicy. A jak już był w piwnicy, wiecie, w piwnicy można znaleźć różne ciekawe rzeczy, nie? To tam natknął się na pewne czasopismo. To nie było takie zwykłe czasopismo, bo to było czasopismo komunistyczne. I to jeszcze z Polski. W tym czasopiśmie przeczytał o wspaniałych ideach komunistycznych. Ale przeczytał też o wielkim zjeździe, który będzie się odbywał w Warszawie. Wielkim zjeździe młodzieży. I przeczytał, że każdy, kto chce, może na ten zjazd przyjechać. Andrzej słyszał już sporo o komunizmie. No ale pomyślał sobie, może powinien pojechać? No ale co to jest właściwie ten komunizm? No właśnie to jest taki system, gdzie takie kraje jak na przykład Polska czy Czechosłowacja były zależne od Związku Radzieckiego i tam mówiono im, jak mają żyć, w co mają wierzyć, w co mają nie wierzyć, na przykład nie wierzyć w Pana Boga. Także wszystko jest wszystkich. A czy to tak nie do końca było, że tylko będąc tutaj możesz być szczęśliwy? Andrzej przekonał się, że to, co komuniści mówią i to, w jaki sposób żyją, wcale nie jest prawdą, bo znał bardzo dobrze jedną kobietę, która głosiła wielkie idee komunizmu. I ona ciągle była smutna, słuchajcie. On ją spotkał u siebie w pracy. Pamiętacie? Pracował w fabryce czekolady, nie? I to była najbardziej niesympatyczna osoba, która tam była. No, wracając do zjazdu, Andrzej postanowił pojechać do Warszawy, no ale... Jak to zrobić? Nie bardzo wiedział. Więc napisał do organizatorów tego zjazdu, czy on mógłby przyjechać też do Warszawy. Bo bardzo chciałby poznać tak naprawdę, co to jest ten komunizm, no i chciałby porozmawiać o tym, jak komunizm można połączyć z chrześcijaństwem. I czy w ogóle można? No i wysłał list. Wiecie, to jeszcze były takie czasy, że listy były analogowe, czyli pisało się, wkładało do koperty, naklejało znaczek, wrzucało do skrzynki pocztowej i ten list sobie szedł. No i po 2 tygodniach, słuchajcie, Andrzej otrzymał... odpowiedź. Ta odpowiedź bardzo Andrzeja ucieszyła, bo po pierwsze otrzymał zgodę na przyjazd do Warszawy. A po drugie otrzymał wszystkie bilety wstępu na ten festiwal. I otrzymał również możliwość zniżki na pociąg z Amsterdamu. Do Warszawy właśnie. Ja był studentem, więc przyjechał do Warszawy, brał udział w tym zjeździe. Słuchał wielu przemówień na temat komunizmu. Uczestnicy byli wożeni autobusami po różnych miejscach Warszawy i Andrzejowi wydawało się, że Warszawa jest fajnym miastem. Że jest pięknym miastem, bogatym miastem. Że kiedy widzi ludzi, to oni są szczęśliwi, że żyją dostatnie, że w sklepach jest pełno towarów. Ale pewnego razu Andrzej postanowił wymknąć się z tych takich obowiązkowych wycieczek i trochę pochodzić po Warszawie swoimi ścieżkami. No i okazało się, że to jest zupełnie inne miasto. Tak, to był czas, kiedy w sklepach nie było towarów, ludzie byli smutni. Żeby cokolwiek kupić, zobaczył, że ludzie ustawiają się naprawdę w bardzo długich kolejkach, że wiele domów jest zniszczonych, chociaż minęło już 10 lat od zakończenia wojny. No ale Andrzej postanowił też wejść do kościoła, który napotkał. I tak zobaczył, że tak ludzie tak niepewnie się zachowują, kiedy z nim rozmawiają. I kiedy Andrzej zapytał, czy mógłby na nabożeństwie pozdrowić
to ludzi w tej parafii od chrześcijan w Holandii, to usłyszał, że nie, nie, że raczej nie, bo to się władzom nie spodoba. Kiedy żegnał się z ludźmi z tamtego kościoła, każdemu podawał rękę, doświadczył tego, że pastor jakoś inaczej mu tą rękę podał. I pastor powiedział tak, żeby nikt nie słyszał, dobrze, że przyjechałeś. Dobrze, że wiemy, że są inni chrześcijanie, którzy modlą się u nas w Polsce. Podał mu również adres, gdzie jeszcze tego samego dnia może pójść na inne wieczorne nabożeństwo. No jak myślicie, co Andrzej zrobił? No jasne, że tam poszedł, nie? I tam został poproszony o to, żeby powiedzieć coś do tych ludzi, którzy tam są zgromadzeni na nabożeństwie. No ale Andrzej powiedział pastorowi, ale ja słyszałem, że wy musicie oddawać swoje kazania, które napiszecie przed wygłoszeniem do sprawdzenia. A wtedy pastor powiedział... No tak, kazania musimy, ale ja Cię nie proszę o kazanie, tylko chcę, żebyś pozdrowił nas od ludzi z Holandii i żebyś przekazał nam pozdrowienia, od Pana Jezusa. No i Andrzej wygłosił swoje półgodzinne pozdrowienia. Od Pana Jezusa. I od ludzi z Holandii. A i słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo jak Andrzej się pakował w tej Holandii do swojej walizki, to wziął bardzo niewiele rzeczy. A całą resztę zapakował... Małymi książeczkami, które nazywały się Droga Zbawienia. I Andrzej je rozdawał. One były oczywiście wydrukowane w języku polskim. Bo Andrzej chciał, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie. No i kiedy Andrzej wrócił do Holandii, to opowiadał wszystkim o tym, co przeżył w Polsce. I minęły zaledwie 3 miesiące, a Andrzej otrzymał kolejną propozycję do wyjazdu do Czechosłowacji, tym razem na 3 tygodnie. Andrzej nie mógł w to wszystko uwierzyć, ale był przekonany, że to jest Bożą wolą. No tyle tylko, że poszedł do kobiety, która mu to zaproponowała i powiedziała, wiesz, ja bym pojechał chętnie, ale niestety nie stać mnie na to, żeby pojechać. Ale ona powiedziała, nie ma problemu, ja zapłacę za twój wyjazd. No i kiedy Andrzej pojechał do Czechosłowacji, a dokładnie do Pragi, został obwożony, tak jak w Warszawie, po wszystkich ważnych miejscach, były wszystkie obowiązkowe punkty wycieczki, przewodniczka mówiła o tym, jak to jest piękny system, jak ludziom żyje się szczęśliwie. Usłyszał tam też wiele kłamstw. Mówiono mu, że nie ma problemu, że każdy może czytać Biblię, że wszędzie ją można kupić. No ale kiedy wchodził do księgarni i pytał, czy mają Państwo Biblię? To jej nie było nigdy. No ale usłyszał też od przewodniczki, że jest taki specjalny instytut, gdzie tłumaczy się Biblię. Czy chcesz tam pojechać? Zapytała. No oczywiście, powiedział Andrzej. No i kiedy znaleźli się w tym instytucie, zobaczył rzeczywiście ludzi pracujących przy biurkach. Andrzej podszedł do jednego z nich, zapytał, czy mogę dostać nowe tłumaczenie Biblii? A wtedy niestety otrzymał tylko kilka kartek. Wyjętych z maszyny do pisania. To jak to nie macie jeszcze nowego tłumaczenia Biblii? Zapytał Andrzej. A ten człowiek powiedział mu, on już jest od wielu lat gotowe, ale jeszcze go nie wydano. Bo widzicie, władze nie pozwalały wydać nowej Biblii. No i tak te 3 tygodnie dosyć intensywnie spędzał Andrzej w Pradze, ale bardzo chciał wyrwać się z tej obowiązkowej wycieczki. Wiecie, w zasadzie... Nadszedł ostatni dzień i Andrzej wiedział, że albo teraz, albo nigdy. No i zobaczył, że Pan Bóg mu pomógł. On odkrył, że w autobusie, którym jeździli po Pradze, tylne drzwi się nie domykają. I dostał jakieś 30 centymetrów. Oszacował, czy się jest w stanie przepchnąć przez te 30 centymetrów i stwierdził, że tak. Wiecie, przewodniczka bardzo go pilnowała, bardzo często sprawdzała obecność, żeby tylko Andrzej gdzieś się jej nie wymknął. Ale tego ostatniego dnia Andrzej był już naprawdę zdesperowany. I podczas kiedy podjechali pod kolejny pomnik i przewodniczka właśnie wszystkim pokazywała, że to jest ten ważny pomnik. I wszyscy byli w niego wpatrzeni. Andrzej szybciutko wyszedł z autobusu, także nikt go nie zauważył i autobus odjechał. I wiecie, pierwsze co zrobił, to poszukał jakiegoś kościoła, wszedł do tego kościoła i tam znowu zaczął rozmawiać z pastorem. Ta rozmowa była długa, szczera, a na końcu Andrzej dostał pewien szczególny prezent. Otrzymał małe pudełeczko, a w tym pudełeczku była taka spinka w kształcie kielicha. I pastor powiedział, weź to. To jest symbol kościoła w Czechosłowacji. Wielu ludzi w naszym kościele nosi to wpięte w klapy, czy w inne miejsca w swojej odzieży. Bo to jest symbol kościoła, który cierpi, bo dowiedział się, że w Czechosłowacji wiele ludzi ze względu na Pana Jezusa straciło pracę. Nie mogło studiować. A byli tacy, którzy stracili życie.
I kiedy Andrzej przyjechał do Holandii, wszystkim pokazywał tą spinkę w kształcie kielicha. I zachęcał ludzi do modlitwy o prześladowany kościół w Czechosłowacji. Zachęcał ludzi do modlitwy o kościół w Polsce. A my dzisiaj... No właśnie, słuchajcie, dzisiaj kościół nie jest prześladowany w Czechosłowacji ani w Polsce. Ale jest wiele krajów, gdzie kościół jest prześladowany. Jeśli chcecie poznać te kraje, to koniecznie wejdźcie na naszą stronę www.opendoors.pl. Tam znajdziecie Światowy Indeks Prześladowań, ale też znajdziecie kalendarz modlitywny, żebyście mogli, tak jak Andrzej i jego przyjaciele, codziennie modlić się o prześladowany kościół. Gorąco Was do tego zachęcamy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Cześć. Łączmy się teraz z Panem Dorotą z księgami Warto. Letni wieczór był wyjątkowo piękny, więc nosorożec, który poczuł się trochę samotny, postanowił wpaść do niedźwiedzi. Tak po sąsiedzku, bez zapowiedzi na herbatę z miodem akacjowym. Niestety, niedźwiedzie właśnie wychodziły na tańce. Pójdę z wami, zaproponował nosorożec, który naprawdę nie chciał zostać sam. Jesteś pewien? Nie masz pary. Niedźwiedzie próbowały oszczędzić mu rozczarowania. Na pewno spotkam kogoś, kto także nie ma pary. Nosorożec nie zrezygnował. Miał rację. Na brzegu polany stała mrówka, z nadzieją podrygując w rytm muzyki. Czy mogę prosić? Zapytał bardzo grzecznie nosorożec. Och tak! Muszę jednak uprzedzić, że zdarza mi się deptać partnerowi po palcach, wyznała mrówka. Nic nie szkodzi. Mnie też się to zdarza. Chciał ją pocieszyć nosorożec. Mrówka popatrzyła na jego ogromne trapery, bo nosorożec zawsze chodził w traperach. To może zatańczymy innym razem? Uprzejmie odmówiła. Ależ po co czekać do innego razu? Nosorożec był rozochocony. Po prostu uważaj na mój odcisk, bardzo cię proszę. Byli zatem oboje bardzo ostrożni, tańczyli niezwykle lekko. Przyglądające się temu zwierzęta musiały przyznać, że nigdy nie widziały równie zgranej pary. Szczególnie dobrze prezentowali się tańcząc czacze. Mrówka wykonywała obroty z ogromnym wdziękiem, a nosorożec nie miał sobie równych przy podskokach. Jeszcze raz czacza dla panny mrówki, zawołał w stronę orkiestry, gdy muzyka się skończyła. Tańczyli razem aż do zachodu słońca. Później już zawsze razem chodzili na tańce. Jeśli chcecie poznać jeszcze inne opowiadania, właśnie takie, urocze, pełne humoru, które pokazują, że choć nikt z nas nie jest doskonały, to wszyscy jesteśmy wyjątkowi, bezcenni i właśnie tacy jesteśmy potrzebni, to zapraszamy Was do lektury Wszyscy Jesteśmy Wyjątkowi. Książka jest w księgarni Warto i na www.warto.com.pl. Chciałbym coś dobrego, a Wy? Dziś w kąciku kreatywnym same pyszności. Cześć! Dzisiejszy kącik kreatywny będzie pyszny, bo będziemy robić sałatkę owocową. Do tego potrzebujemy jabłko, kiwi, pomarańcze, banana i śliwki. I trzeba to całe pokroić. Moje rzeczy są już pokrojone. Możecie też włożyć jakieś owoce. A teraz na końcu wlewamy kisiel owocowy i mieszany. Moja sałatka jest gotowa. Idę spróbować i pa. No i to już koniec dzisiejszej szkółki opowieści. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.